to, co się dzieje aktualnie w Pet Simulator X, to jest naprawdę dziwne. We wczorajszym odcinku udało mi się kupić najnowszego Titanic Peta, Titanic Jelly Cat. Kupiłem go po naprawdę promocyjnej cenie, ale kiedy chciałem go dzisiaj sprzedać, to okazało się, że jego cena mocno spadła. Ale pomimo to przez 5 godzin gry nie widziałem ani jednego takiego wystawionego na aukcji. Dlatego pomyślałem, że go zatrzymam, a przez to, że w tym odcinku dostałem od was 200 miliardów czystej gotówki za darmo, to w tym momencie mamy jeszcze zarobione trylion i około 100 jajek. Obejrzyj to do końca, żeby wiedzieć, jak szybciej zarabiać w Pet Simulator X. I widzowie, jak sami widzicie, znajdujemy się na przepotężnej Trading Plaza, gdzie ludzie mają Titanic Blobfishe, jakieś rainbowowe Mystic Corgi czy rainbowowe Huberty. Ja oczywiście tutaj wystawiłem swojego Jellycata, nowiutki nabytek za 5,6 trylionów, no bo kupiłem go za 250 miliardów taniej. Ale jestem tutaj, słuchajcie, nie po to stricte, żeby sprzedać tego peta, a raczej, żeby powystawiać tutaj aukcję i spróbować wytradować się za Titanic Jolly Cata. To jest ten pierwszy jakby OG Titanic, no nie, ten w ogóle chyba pierwszy Titanic, jaki był, to właśnie chyba Jolly Cat i one będą mega rosnąć na wartości. Dobra, popatrzcie, zacząłem się tutaj tradować z typeczkiem i chciałbym się go zapytać, jaka jest cena. What is the price? Okej, zapytamy się go w ten sposób, dlatego że mniej więcej Titanic Jolly Caty są w tej cenie co Jelly Caty, dlatego że te są nowe, więc one wiadomo, że teraz będą ciuteczkę droższe. No, no, ale jak? Dobra, zaproponowałem mu, że mogę dać mu tego, słuchajcie, plus 350 miliardów i co on na to myśli? Okej, zapytam się, słuchajcie, czy 500, bo okej, on nie chce, słuchajcie, tutaj 350 miliardów, no to zaproponuję, że mogę dać mu 500 miliardów. Mam też oczywiście jaja. Trzeba pamiętać, że ten pecik mniej więcej jest teraz warty 5,5. Okej, no, napisał, że jest 1,2 tryliona mor. No, niekoniecznie, słuchajcie, nie wydaje mi się, aby on był aż tak dużo droższy, ale dobra. Zaproponuję mu, słuchajcie, to jest właśnie handlowanie z ludźmi, to jest naprawdę trudne. Ale popatrzcie, mamy tutaj wystawionego Titanic Lucky za 5,2 tryliona, no nie? Serio, to wydaje mi się być całkiem uczciwą ceną, dlatego że one mniej więcej tyle kosztują co Titanic Capybara. W tym momencie, słuchajcie, mój Titanic Jelly Cat powinien kosztować tak, no, 5,8, bo on jest taki ciutkę rzadszy, no nie? No ale dobra, póki to, słuchajcie, skupmy się też na wystawianiu tych rzeczy, dlatego że my mamy całkiem sporo kasy utopione w jajach, czy właśnie pecikach i dobrze by było zacząć się tego pozbywać. O, ona ma dużo Jolly Catów. Strasznie trudno się dogadać z tymi ludźmi, bo wiecie, ja proponuję na przykład mojego peta, a przez to, że oni mają 5000 innych Titaników, to mówią wprost, że nie bardzo jest im on po prostu potrzebny, kumacie, no nie? Dobra, wystawmy sobie tutaj, słuchajcie, pterodaktyla. Musimy się skupić na zarabianiu pieniędzy, bo fajnie, że mamy pecika kupionego nawet w nie najgorszej cenie, ale my musimy też zbierać więcej jajek i więcej kasy, żeby potem móc kupić na przykład takiego Titanic Huberta w wersji Rainbow, a przynajmniej taki mam plan. No i dobra, ruszyła nasza, słuchajcie, aukcja. Mamy w tym momencie już 2 miliardy, więc nie jest tak źle. Ja nie wierzę, słuchajcie, oni podbijają o 20 milionów tą cenę, rozumiecie to? Popatrzcie na to, jestem na Trading Plaza naprawdę z samymi bogatymi ludźmi, a oni zamiast dać 10 miliardów, 20 czy 30, tyle ile jest warty, to oni się będą jak parówczaki, słuchajcie, kłócić o 0,2, 0,0002. No nie, no błagam, weźcie bliska. Dobra, ktoś tutaj dał 10 miliardów, więc lecimy. Przynajmniej zaczęło się coś dziać, no nie? Serio, ja powinienem te aukcje wystawiać po prostu od jakichś 20-30, tak jak o, ten Blitz TB, on dobrze robi, słuchajcie, on dobrze robi, ale dawajcie, ten pterodaktyl jest jednak więcej warty niż 20 miliardów, więc panowie, liczę na to, że tutaj damy radę jakieś, nie wiem, 30 chociaż, coś takiego. Dobra, mamy 23 miliardy, to jest dalej oczywiście bardzo mało, ale tutaj ludzie sukcesywnie podbijają, więc jest spoko. O, już 24. Dobra, jest 26 miliardów, słuchajcie, ale oni naprawdę patyczkują się tak niemiłosiernie. Popatrzcie, ile tu jest Titanic Petów, no nie? I wyobraźcie sobie sytuację, że ja nie jestem w stanie wytradować mojego Jelly Cata, bo ci ludzie po prostu mają tych wszystkich Titaników za dużo i nie jest on im potrzebny. Naprawdę, jakie to jest przykre. Dobra, dawajcie, tutaj 28 miliardów, lecimy po więcej. Ej, dobra, 29 to już jest taka całkiem sensowna cena. On ogólnie jest warto około 30-31. Po ile tutaj typek wystawia? Po 34 nawet. No ale kumacie, o co chodzi, no nie? 29 to ciutkę mało, ale spoko. Zawsze, słuchajcie, jakaś kasa w
wpada. Nie jestem zły. Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, aukcyjkę na Golden Hell Rocka. To mogę dać 27 miliardów, ale muszę odebrać prezenty od was, bo tam naprawdę jest mocna sieczka. Z tym, że popatrzcie, tutaj, słuchajcie, 27 miliardów i wygrywamy Hell Rocka. To jest dobra, słuchajcie, rzecz, dlatego że on jest warty więcej. On jest warty tak z 28,5 miliarda, więc jest się z czego cieszyć, tak mi się wydaje. No i widzowie, zaczynamy. Mamy tutaj od mleko Party Doga, mamy Marshmallow Agonix od Fabixa. Tutaj mamy jeszcze Party Doga, kolejnego Party Doga Safari Katy. I słuchajcie, Fabix wrzuca nam hologram Tigera, więc się cieszę, dlatego że to są ekskluzywne punkty. Bardzo dziękuję i bardzo pozdrawiam. Tutaj popatrzcie, mamy Party Crown Corgiego Goldena, więc całkiem spoko. I uwaga, mamy Diamond Kata, który, słuchajcie, jest warty z 4 miliardy. Więc Fabix, mega, mega dziękuję i pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie. To się bardzo przyda, słuchajcie, on ma jeszcze Enchant Rainbow Coins 4, więc całkiem fajnie. Tutaj otrzymana mamy miliard, więc także bardzo pozdrawiam i dziękuję. Tutaj Redstone Kacik od Kidosa i od Kidosa jeszcze dostajemy dwa Doodle Paroty, więc jest nieźle. Tutaj mamy 190 milionów i od Konrada mamy, słuchajcie, miliard, więc pozdrawiamy Jakuba i Wana. Czteropunktowiec, uuu, tu jest mocno. Tutaj mamy 100 milionów. Elf Kacik Golden, on może być całkiem dużo warty. Pozdrawiamy także Alana za Super Corgiego, dziękuję i to się przyda. A od Patoszka, popatrzcie, jakie punkty dostajemy. Nie dość, że koala, trzypunktowiec, więc naprawdę solidnie. To jeszcze czteropunktowiec Ice Cream Cone, czyli ten rożek, wafelek, no nie? Który jest też wart około 3 miliardów. Patoszek, mega, mega ci dziękuję i pozdrawiam, bo popatrzcie, on dorzuca jeszcze Rainbow Unicorna, który akurat jest chyba dwupunktowcem, ale... wciąż, słuchajcie, tutaj jest około 10 punktów, więc naprawdę mega, mega dziękuję. Od Fifiego mamy 2 miliardy, więc wielkie pozdro. Bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę doceniam. Od Krasnala dostajemy Cool Corgiego, słuchajcie, i miliard 600, okej. I jeszcze, słuchajcie, Emerald Monkey. Więc Krasnal oczywiście z formy nie wypada i bardzo ci, stary, za to dziękuję. Papek dorzuca miliard, więc także wielkie pozdro i dziękuję. Tutaj mamy 120 milionów i od Milutkiej Rodzinki mamy także miliard i w ogóle Party Panda w wersji Golden. Nice! Ej, to jest pięciopunktowy. Dzięki i pozdrawiam bardzo Milutką Rodzinkę. Patrzcie, tutaj Safari Dogi, kolejne, widzicie, Party Pandy. Dobre, dobre rzeczy. 300 milionów, a tutaj od Krasnala, ale... ej, tutaj popatrzcie, z awatarem jest ten Krasnal. To jest ten sam Krasnal czy jakiś inny? Ale mamy miliard, więc bardzo dziękuję. I ta jeszcze sowa, całkiem niezły pecik, bo można go potem do Dark Matera normalnie wrzucić, więc bardzo dziękuję i pozdrawiam. Tutaj mamy, słuchajcie, od Fajfaka i ster koszyk do otworzenia. Dobra, to dawajcie, otwieramy. Nie wiem, kiedy ostatnio dostałem ten koszyk, ale otwieramy, widzowie. Nie ma to tamto, ten tego, dawajcie. Zaraz jakieś jaja też pootwieramy, bo dawno nie otwierałem jajek. Ej, i co trafiamy? Aj, niestety, koszyk był warty 5 miliardów, a dostajemy Easter do minusa jednopunktowego, więc powiedziałbym, że troszeczkę lipa, co nie? Ale spokojnie, bo my w tym momencie otworzymy sobie na przykład Update Hype Gifta. Dokładnie tak, słuchajcie, otwórzmy go sobie, bo dlaczego by nie, tylko on tu wylądował, tak? I co dostajemy? Dostajemy, słuchajcie, chyba shiny on jest, chyba... tak, shiny party axolocik, nice! Ej, to jest dobry traf. To dawajcie, wiecie co? Jeszcze jajo otwórzmy. Jeszcze to, słuchajcie, nowe baju, jajo możemy walnąć i może huge. Ej, jak zaczynałem swoją przygodę z Pet Simulator X, to miałem regularnie huge pety z tych jajek, a teraz nic nam nie wypada. To dawajcie, w sumie czemu by nie? Jeszcze jedno sobie otwórzmy, słuchajcie. Jeszcze jedno można sobie tutaj jajo walnąć. Może teraz huge'ek, słuchajcie, nie! Jelly Panda dwupunktowiec, ja się kręcę, no nie mamy szczęścia ostatnio. Ale my ciśniemy dalej, bo od Najrenowski mamy, słuchajcie, 2 miliardy, więc bardzo dziękuję i oczywiście pozdrawiamy. No 2 miliardy piechotą nie chodzą, naprawdę sporo kasiory. Tutaj mamy 100 milionów, mamy 500 milionów, mamy, słuchajcie, Storm Dominusa, więc bardzo dziękuję także. Od Igor Edem, no, który też nie zawodzi, słuchajcie, mamy Jelly Piga, to jest trzypunktowiec i to nowy, więc naprawdę dziękuję i pozdrawiam, bo to jest warte ze 2 miliardy, tak myślę, no nie? Od Fabiana 200 milionów, od Słodziaka, słuchajcie, Emerald Manki też dwupunktowe, więc bardzo dziękuję i pozdrawiam. Od Kolo Miłosz, popatrzcie, bo to jest mocne. Miliard, 2 miliardy, 3 miliardy, więc bardzo ci, stary, dziękuję. No 3 miliardy to jest kupa gotówki, a zwłaszcza, że my potrzebujemy tej gotówki teraz na kolejne Titaniki. Więc Kolo Miłosz, bardzo dziękuję, piąteczka dla ciebie, wielkie pozdro. A od Wapisolek mamy, słuchajcie, jeden punkcik, trzy punkciki, więc także Wapisolek, bardzo pozdrawiam. Mocny awatar ma ziomal, co? Dzięki, stary, pozdro. Dupa zimna, co? 3, 6, 6, ale bo co jest? Ile to jest kasy? Czekajcie, czteropunktowiec i 2 miliardy, 6 miliardów, 11 miliardów, 15,5 miliarda gemów. Za darmo, wow, dziękuję i naprawdę
naprawdę solidnie pozdrawiam. Ja cię kret. Ej, dobra, jest mocno, co? 16 miliardów, tak o! Całe jajco można za to kupić. Wow, dożywotni szacunek gwarantowany. Od Adama mamy 600 milionów i jeszcze Milko dorzuca 12 miliardów kolejny. Zwariowany. Pozdrawiam bardzo serdecznie, ja cię kręcę. Ej, naprawdę dożywotnie pozdro tu leci. Widzicie to? Tu 16, tu 12 miliardów. Jesteście niemożliwi, ale lecimy dalej. Mamy Quest Jajo, tutaj mamy 200 milionów, 40 milionów, ale z Comet Cyklopem, więc dziękuję. Mamy hologram Szarka, więc też fajnie, od Milorda. Mamy, słuchajcie, Storm Dominusa od Milorda, więc też fajnie, bo to się przyda do jaja. Od Charity Mix mamy Update Hype Gifta do otworzenia, więc też zaraz to poczynimy. Od Sztosika pół miliarda, tutaj 800 milionów od Pawła i Storm Dominus, więc dziękuję. Od Sztosa mamy tutaj miliard, więc dziękuję i bardzo serdecznie pozdrawiam. Naprawdę szacun, naprawdę szacun. I popatrzcie, ziaba, to też nie jest pierwszy raz. Popatrzcie na to, 2 miliardy, 4 miliardy, 6 miliardów! O kurde. Ej, dziękuję. Jeszcze dalej leci! 8 miliardów! 10 miliardów! 12 miliardów! 14 miliardów! 16 miliardów! 18 miliardów! 20 miliardów! 22 miliardy?! No tak, no to pozdrawiamy. No to pozdrawiamy, nie, tutaj naprawdę proszę o pozdrowienia w komentarzach, bo widzicie, co tu się dzieje. Ej, to jest dożywotnie pozdrow, naprawdę do końca życia. Ja ci się kręcę. 22 miliardy, wow. Pięknie ci dziękuję, ziaba, to jest przemocne. Jeszcze Filipos dorzuca tutaj nam pięciopunktowca. Szajnie, rozumiecie to? Ale jazda, ale tutaj się dzieje. Ale dzisiaj gotowa wpada nieprawdopodobna. Tutaj mamy 400 milionów od Filiposa. Jeszcze 4 punktowiec, kolejny 4 punktowiec. Kolejny 4 punkt. Nie. Nie, ja nie wiem, co się dzieje. Ale Philipson jeszcze dorzuca, popatrzcie, Sombrero Axolotla tutaj, który jest naprawdę też warty strasznie dużo, więc dziękuję i pozdrawiam bardzo serdecznie. Rysiek 100 milionów, tutaj 100 milionów. Rysiek jeszcze miliard, żeby nie było. Jeszcze miliard, więc gigantyczne pozdro. A od Makapaka mamy update hype gifcika i Sonic dorzuca 3 miliardy. Ej, czy to nie jest ze 100 miliardów czystej gotówki, widzowie? Dziękuję, Sonic, i pozdrawiam. Tutaj popatrzcie, 1,5 miliarda od EGVDHDJ. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Tutaj od Gabrystonie Cox mamy miliard. Nie, naprawdę, popatrzcie, co tu się dzieje. Tutaj 300 milionów, tutaj 100 milionów, miliard od Gabrysia. Dziękuję i pozdrawiam. Tutaj mamy 4 miliardy jeszcze od Sonika, który przed chwilą dał 3 miliardy. I on jeszcze dorzuca nam, widzicie co? Jelly Corgi nowe. Ojo, pozdrawiamy ciebie i z Szymona, bo tutaj niestety jest cenzura. A Reczek dorzuca miliard, więc też bardzo... Reczek, przepraszam. Więc bardzo serdecznie pozdrawiam. I tutaj jeszcze Wojan Team dorzuca, słuchajcie, nam Super Corgiego. Dziękuję, patrzcie, odbieram to i... To było 90 miliardów. Dobra, widzowie, wystawiłem tutaj troszeczkę tych shiny party dogów, tych jakichś safari dogów. No wiecie, takie dziwne rzeczy, no nie? Oczywiście to tylko po to, że widzicie, przy trzech takich sprzedażach już mamy miliard, więc jakby rozumiecie, że to jest opłacalne. Oczywiście powiecie, abra, zrób te eventowe jaja. No ale szczerze, to trochę nie lepiej tak właśnie zrobić, jakby, że tutaj za 350 milionów je sprzedaje. Przecież to jest gigantycznie więcej zarobku, tak totalnie szczerze. Wystarczy sprzedać, słuchajcie, takich 20 i masz równowartość już tego jaja. Więc no, mocno. Wystawiamy w takim razie tutaj wszystko. Oczywiście może poza tym jakimś huge... Chociaż czekajcie, mógłbym wystawić tego Huge Hell Rocka. Kupiłem go za 27 miliardów, tak? Jeszcze w tym odcinku. To może ktoś go kupi za 29, nie wiem. Widzowie naprawdę często zaskakują i mają 5000 razy więcej kasy, niż mógłbym podejrzewać, więc rozumiecie sami. Dobra, po ile Panda? Panda daje, słuchajcie, może chyba 3 punkty, no nie? Więc wydaje mi się, że takie 299 milionów to może być opłacalny interes. Dobra, party dogi, słuchajcie, myślę, że możemy za 200 milionów też sobie tutaj powystawiać, więc dawajcie, ciśnijcie, ciśnijcie tutaj, panie i panowie, bo serio, tutaj kasa musi rosnąć. Mamy 750 miliardów i naprawdę dużo kasy utopione w tych jajach. A tutaj w ogóle, słuchajcie, wiecie, ja sobie szukam też jajek na kupno, no nie? Ewidentnie, tylko ciężko je trafić, niestety. No ale te, słuchajcie, z kolei pety się naprawdę dobrze sprzedają. Mogę wystawić, słuchajcie, takie pięciopunktowce też, no ale takie pięciopunktowce, no to powiedzmy sobie szczerze, to już jest 600 milionów niewyjęte, słuchajcie, no bez kit. A tak, to sobie wszystko pięknie schodzi. Dobra, to ja tutaj pozostawiam trochę rzeczy, słuchajcie. Te goldeny możemy, myślę, dać za 299 milionów, no nie? I ja w takim razie idę zrobić ekskluzywne jajo, bo wydaje mi się, że możemy mieć na to, słuchajcie, pety. Popatrzcie, ten Fairy Queen oczywiście idzie na sprzedaż, ale to jak najbardziej, słuchajcie, całe towarzystwo... No Diamond Cut to na pewno idzie na sprzedaż, to jest giga drogie. Ale całe to towarzystwo, cała reszta, myślę, że może być, słuchajcie, użyta. No ten mozaik Corgi to mam trochę do niego ból, bo też raczej bym nie chciał go zużywać, no nie? Ej, patrzcie, my może w ogóle ze dwa jaja byśmy zaraz zrobili. Ej,
dużo tych punkcików wlatuje, co? Naprawdę dużo. To patrzcie, ja poodznaczałem naprawdę trochę tego towarzystwa i zostało nam 31 jakby ekskluzywów do użycia. Oczywiście dorzucamy 800 robuxów, no i mamy tajemnica, tajemnica 2. Dokładnie tak. Let's go. I my mamy teraz tak, to gigantyczne jajo tutaj jest z nami. O jest. Tu natomiast, słuchajcie, to jajko za 11 miliardów, to ja powijam, nie? Ja powijam to, słuchajcie, z buta. Nie ma co w ogóle się zastanawiać. Dobra, tutaj ziomal wystawił, słuchajcie, jajo za 9, więc ja daję w tym momencie dyszkę, no nie? Ale widzę, że na tej Trading Plaza jest jakiś ziomal, który też, słuchajcie, kupuje te jaja. W ogóle, wow! Ktoś teraz otwiera to jajo i zobaczmy, co mu się trafi, bo to jest któryś z widzów. No niestety, najgorsze, co mógł dostać. No ale i tak trzeba próbować. Dobra, widzowie, tutaj jest licytacja na jajeczko i uwaga, w tym momencie wygrywam jajko za 11,5 miliarda, więc był to naprawdę mega dobry interes, bo je się da sprzedać za 13 tak lekko. Ale tutaj w ogóle są po 11,5. No to nie, ja to powijam od razu, słuchajcie. Od razu nie ma co się zastanawiać. Ja zbieram te jaja po 11,5 miliarda. One są serio warte więcej. Więc no, nawet jeżeli nie będę z nich teraz korzystał, to po prostu potrzymam je do następnych kolejnych jajek i potem możemy sprzedać je drożej i drożej i drożej. Wiem, że tak robi Wojan i chyba nieźle na tym wyszedł, skoro ma 10 Titaników. Co nie? Tutaj z kolei, słuchajcie, jest też jajko za 12, więc ja też wezmę to jajko za 12. Za 12 to też jest dobra oferta, tak mi się wydaje. No sami widzicie, tutaj są na przykład jajka po 12,6, tutaj są po 14, tutaj w ogóle, słuchajcie, jest Diamond Cut za 3,5, to wygląda całkiem dobrze, tak szczerze, 3,5 to nie jest taka duża cena. Oglądam sobie oczywiście te Trading Plaza, bo tutaj można naprawdę dobre rzeczy wyhaczyć. Ej, dobra, widzowie, tutaj w ogóle za 13 miliardów to jest to starsze jajko, więc ja je oczywiście, że powijam, jak żeby inaczej. I za 18 miliardów, słuchajcie, jest to jeszcze starsze jajo, takie naprawdę już mocno stare, więc ja także je kupuję, mimo że to jest 18 miliardów. Powiecie, lol, Abera, co ty robisz, no nie? Ale serio, no naprawdę to już było takie giga stare jajo. Ja natomiast tutaj oczywiście powystawiam swoje małe co nieco, czyli tak, na przykład te dwa Golden Huge Hell Rocky, no nie? Bo wiecie, jestem teraz na takiej Trading Plaza, że może ktoś coś by kupił, no kto wie, kto wie, kto wie. Tutaj mamy, słuchajcie, na przykład takiego Hell Rocka, o, tego bez Golden, no nie? To za 28 miliardów myślę, że też można go wystawić. No i dobra, widzowie, wszedłem na tą tańszą Trading Plazę i tutaj krycha Fortnite kupił, słuchajcie, od nas komet cyklopy. Wystawiłem oczywiście je tutaj wszystkie, no bo każdy z nich to jest 400 milionów niewyjęte, więc no, zapraszam, bardzo chętnie bym tutaj coś posprzedawał. Możemy tego Purple Marshmallowczyka też dorzucić, jak najbardziej, nie ma żadnego problemu, bierzcie i sobie to kupujcie. A ja przecież mam więcej ciekawych pecików, na przykład, o, te dudylowe, słuchajcie. No, myślę, że 150 milionów dzisiaj promocyjna cena. Dla widza to, dla widza promocyjna cena. No ten to z 250, bo nie dość, że Golden, to jeszcze hardcore, no nie? Więc ciśnijcie, panowie, ciśnijcie, bo tutaj widzę, że dudyl paroty też schodzą dobrze. Mamy, słuchajcie, też, o, tego na przykład ziomala. Mamy, o, to Fairy Queen, słuchajcie, to Fairy Queen. Wystawię za 3,5 miliarda. Nie liczę na to, że, słuchajcie, zejdzie, ale spoko. Można spróbować jak najbardziej. Ja to bym podorzucał takich trochę eventowych. No słuchajcie, tego na przykład za 600 milionów można by walnąć tutaj, no nie? Jak najbardziej. Albo słuchajcie, dorzucić takie pandy po, nie wiem, 250 milionów. Też myślę, że całkiem spoko oferta. Serio, każdy milion się tutaj tak naprawdę dla nas dobrze liczy. To też jest, słuchajcie, pięciopunktowiec, więc 600 milionów myślę, że też całkiem nie najgorsza oferta. Zwykłe te tigery, słuchajcie, po 2,2 miliona też może. I serio, te party pandy także potrafią zejść, więc to jest mega, mega spoko. Serio, duży zarobek z tego idzie, bo my łącznie w ogóle w tej grze to zarobiliśmy ze 23 tryliony, tak przynajmniej pokazuje nasza budka. Więc dawajcie, pany, kupujcie, bo ja naprawdę mam tych eventów dużo, dużo, więc... O, on może być dużo warty, no. Z pół miliarda, słuchajcie, za takiego Golden Cat Elfa, no. No i Fairy Queen za 3,5 miliarda. Nie, no, klasa. Pany, no to dawajcie, Diamond Cata też se kup. No nie bądź gorszy, kup se Diamond Cata, mordeczko. Dobra, tutaj też 500 milionów, słuchajcie. Patrzcie, jak tutaj dobrze schodzi, nie? Jak widzowie kupują, to dobrze leci, nie? To naprawdę mocno leci. No i dobra, słuchajcie, kolejny prototyp tutaj zszedł, więc całkiem spoko, ale my jeszcze mamy Diamond Cata do oddania i tutaj za 600 milionów każdy z nich, więc ciśnijcie. Popatrzcie, mamy tutaj, słuchajcie, do kupienia Titanic Balloon Manki za 6 trylionów, więc oczywiście całkiem dużo. Tutaj z kolei, słuchajcie, są te duże jaja. Oczywiście ja też tutaj na tym odcinku jedno takie zrobiłem, więc zaraz możemy ewentualnie je sobie ogarnąć. O kurde, Popcat w wersji shiny za 280 miliardów. No to brzmi jak deal życia, tak powiem szczerze. Ej, powiedziałbym, że to jest na tyle mało, że naprawdę powinienem to kupić, słuchajcie. Shiny Popcat w takiej cenie? Ej, serio, on jest chyba więcej warty. Dobra, zaraz do tego wrócimy, ale popatrzcie. Tutaj mamy Titanic Hologram Cata za 5,2 tryliony. Tutaj mamy Titanic Mystic Corgi za 5,3 tryliony. Jest też Purple, ten Pink Marshmallowczyk, więc całkiem spoko też w wersji huge. Ej, naprawdę
korci mnie ten pecik. Naprawdę on mnie korci. Za 281 miliardów, nie wiem. Wydaje mi się, że to wcale nie jest wygórowana cena. Ale zanim my to, słuchajcie, poogarniamy, to czekajcie. Wystawię znowu go za 5,6 tryliona. Myślę, że spoko, dobra. I następnie, słuchajcie, to jajco. Tak, to jajco, słuchajcie, musimy wystawić. Gdzie jest tylko to jajo? Tutaj jest to jajo. To co? 72 miliardy? Myślę, że spoko. Myślę, że, słuchajcie, 72 miliardy to jest dobra cena. Możemy, słuchajcie, powystawiać te jajka nawet po 1,5 miliarda. Serio, po prostu, żeby sobie tutaj zeszły. Ale ja też mam kilka ciekawych innych rzeczy. No i popatrzcie, od razu nam się sprzedało to jajo. Serio, jak to jest możliwe, że ja to wystawiam i to od razu schodzi? Dodatkowo, ziomale zaczęli skupować te quest jaja, więc to mi się też podoba i tym bardziej chciałbym kupić tego shiny popkata. Najfajniej to by się było dogadać z tym typeczkiem przez trade'a, ale on ma to niestety wyłączone. Dobra, to dawaj kupuj sobie te quest jaja, mordo. A, no i czekajcie, jeszcze chciałem dołożyć tutaj inne jajeczka, bo przecież możemy wrzucić też te zwykłe jaja, słuchajcie, po 13,5 miliarda. To też będzie zarobek, dlatego że ja przecież kupuję je taniej. No serio, te quest jaja tutaj schodzą. Popatrzcie, zostało dosłownie ostatnie takie quest jajo, więc lecimy. Tutaj jest Titanic Dominus Astra za 6 trylionów. No to to wiadomo, że tego absolutnie nikt w życiu nie kupi, bo tutaj na przykład jest za 4,9, więc jakby dosłownie to jest za 4,9, a to jest za 6. To kto to wybierze? Dobra widzowie, walnijmy sobie jeszcze w takim razie aukcyjkę, bo my jednak mamy co tutaj wystawiać. No nie, więc przydałoby się coś jednak wywalić. Jednego Huge Hell Rocka daliśmy, słuchajcie. To dawajcie, damy, słuchajcie, licytację od 10 miliardów, no bo od 1 miliarda to naprawdę ci ludzie robią straszne syf, serio, że oni się tam, wiecie, patyczkują, o, dwa diaksy w te czy we w te. No to dawajcie, damy zwykłego Huge Hell Rocka bez wersji Golden od 10 miliardów, licząc na to, że to jednak dobrze zejdzie. To jest pecik, którego ludzie naprawdę lubią i naprawdę serio one drogo schodzą. Ja pamiętam, jak te Hell Rocki kosztowały po 13 miliardów, a teraz są po 30. Dobra, ktoś dał 10 miliardów, ale musiałem czekać pół minuty, więc jestem trochę zaniepokojony, serio, tak dosłownie jestem trochę zaniepokojony, nikt tego nie będzie podbijać? Nie, no nie wierzę, oni teraz o 100 milionów będą, słuchajcie, się bić. Ja cię kręcę, to ja specjalnie wystawiłem za 10 miliardów, żeby nie kłócili się o to, a oni będą się teraz patyczkować, nie? Popatrzcie na to, nie, no dobra, ktoś dał 15, lecimy w dobrym kierunku. Dobra, już jest 15,2, ale dawajcie, może ktoś by chciał tutaj z mojego stanowiska coś kupić, no? Dobra, mamy już 17 miliardów, no to jeszcze 10 i będzie naprawdę nie najgorzej na całym świecie. Dobra, 17,2, ale ciśnijcie, panowie, ciśnijcie, bo ja muszę kupować te Titanic, pety i inne dziwne rzeczy, więc 17,3 nas niestety nie satysfakcjonuje. Dobra, w tym momencie 18,2, ale to dalej nie jest jakaś taka gigantyczna kwota. 18,5, nie no, ale naprawdę, ja nie rozumiem, czemu oni nie dadzą od razu na przykład 20. I tak to się nie sprzeda za przecież 11 na przykład, no nie? Jakby dosłownie, nie ma szans, żeby to się sprzedało za 11. No i dobra, słuchajcie, w końcu 25 miliardów, więc w końcu jakaś sensowna kwota, ale to jest dalej za mało. Zostaje, słuchajcie, nam w tym momencie 5 sekund i naprawdę, jeżeli to się sprzeda za 25, to jest gigastra... No nie, no nie ga... Serio, to jest giga strata. To jest kilka miliardów straty. Ej, jajeczka po 12 miliardów. Let's go. Dobra, ciśniemy, słuchajcie. Serio, strasznie mocne jest to, że my tak strasznie dużo w ogóle tych jajek skupujemy. No ale takie życie, no. Jak jest dobra cena, to naprawdę ja muszę to skupować. I patrzcie w ogóle, ile my teraz mamy tych jajek. Jest ich dużo, słuchajcie. Mamy ich kilkadziesiąt. Tutaj popatrzcie, w ogóle ziomal wystawił za 4,9 tryliona Titanic Red Balloon Kata. I to jest akurat całkiem nie najgorsza oferta, bo one kosztują tak po 4,8 tryliona. No, słuchajcie, jest w czym wybierać, jest jakie pety w ogóle tutaj kupować, tylko rzecz w tym, że ja musiałbym sprzedać tego swojego, którego właśnie teraz mam. A też nie do końca wiem, czy ja bym chciał go sprzedać, bo on jest naprawdę fajny. Serio, jakby ten żelkowy, znaczy, wiecie, ja mogę go wystawiać tylko po to, żeby potem oczywiście na nim zarobić więcej, no ale kumacie, co mam na myśli. Jeżeli traktujemy to tak czysto inwestycyjnie, no to trzeba go sprzedać, ale ja go lubię, więc nie bardzo chciałbym go sprzedać, tak? No, rozumiecie. Dobra, te jaja, słuchajcie, po 13,5 oczywiście tutaj wystawiam. Ale wystawiamy też inne rzeczy, bo na przykład wystawimy sobie tutaj te dwa Hell Rocki, słuchajcie, po, nie wiem, po 28,5 nawet mogę wystawić, nie ma problemu, słuchajcie, ten Hell Rock bez wersji Golden, że on w ogóle zszedł za te, nie wiem, 26, to straszna masakra, dobra. Te, słuchajcie, popkaciki po 125 dorzucimy. Dobra, i tak teraz wygląda moja budka, ja zostawię komputer i zobaczymy, czy coś się nam tutaj sprzeda, czy też nie. Dobra, widzowie, minęło około godziny, może nawet dwóch i popatrzcie na to. Moje stanowisko w tym momencie wygląda w taki sposób.
dlatego że udało się sprzedać sporo rzeczy. Nie wiem, ile miałem przed chwilą jeszcze tych diamentów, ale chyba z 700 miliardów, albo może i mniej. Na pewno udało mi się sprzedać, słuchajcie, kilka jajek, tych właśnie po 13,5 miliarda. Udało mi się kilka petów sprzedać, ale też i udało mi się to czarne jajo sprzedać, z którego leci między innymi Storm Dominus. Wiecie, o którym mówię? Na tym odcinku kupowałem je chyba za 20 miliardów, a sprzedałem je teraz za 25, więc naprawdę ta kasa trochę przybywa. Ale my się nie poddajemy, bo popatrzcie, tutaj jest jajko za 11,5 miliarda, tylko że gość akurat się traduje. I widzę, że chyba nie tylko ja poluję na to jajo w tym momencie. Ej, dobra, udało mi się w końcu kupić to jajko, słuchajcie, więc całkiem spoko, bo serio, my tych jajek potrzebujemy dużo, dużo więcej. No i serio, popatrzcie, gdyby mieć całą armię tych jajek, że ze 300 na przykład bym ich miał, no to potem mogę je potrzymać i naprawdę zarobić. Ej, no dobra, tutaj słuchajcie, jest popcat po 105 miliardów, no i powiedzmy sobie szczerze, no to jest dobra oferta, ale potem ja, słuchajcie, skupuję te pety i nie jestem w stanie ich znowu sprzedać dalej. To jest najgorsze, no nie? Że my tych ofert spotykamy dużo, w ogóle wow, kawaii dragon to był chyba kat, tak, ten kawaii kat, ej, mocno, dawno go bardzo nie widziałem. No i wiecie, my możemy się bawić w kupowanie tego, a potem tego nie ma jak sprzedać, to jest najgorsze. Dobra, rozłożymy sobie tutaj budę, słuchajcie, rozłożymy sobie tutaj budę i teraz tak, walniemy sobie, dobra, możemy na pewno sobie ze dwa jaja tutaj walnąć, no nie, to nie ma żadnego problemu. Tutaj w ogóle popatrzcie, słuchajcie, jaki ziomal ma rzeczy, bo on ma tutaj ekskluzywne jajo 11 czy 10, ale on ma też ekskluzywne jajo 7 czy nawet pierwsze. Ja nie wiedziałem, że flopa była w pierwszym jaju. Fajnie, w sumie fajnie to wiedzieć, tylko że jest bardzo drogie, więc oczywiście średnio to kupić, co? Więc uwaga, odbieramy sobie jeszcze kolejne prezenciki. Popatrzcie, tutaj mamy 200 milionów, ale i mamy dużo punktowców, słuchajcie. Mamy tutaj naprawdę dużo punktowców, które można sprzedać. Popatrzcie, ten kserowy? Ciężko to przeczytać, ale widzicie, ile tu jest punktów i to wszystko można sprzedać. Tutaj od Sary także są kolejne punkciki, od Takosa także, od Oliwiera także. Igor tutaj dorzuca już ekskluzywne punkty, a na przykład Physio The Magician, słuchajcie, daje do Dylparoty, które dzisiaj też udało mi się sprzedać. Adamek wrzuca prototypa, tutaj też mamy, słuchajcie, od Antka i Safari Doga i tutaj jeszcze Parto Exolotla, Bekon wrzuca. Ej, naprawdę dużo tych prezencików, więc bardzo dziękuję. Tutaj na przykład Hologram Shark od RFDKBK, kurde, ciężkie te niki. 500 milionów tutaj od Nataniela, mamy tutaj, słuchajcie, Easter Dominusa, Party Tigery od Mazaka, jeszcze Redstone Kata od Mazaka, więc naprawdę bardzo dziękuję. Dużo tego, naprawdę, słuchajcie, dużo i mimo, że to są eventy, to one naprawdę mogą dobrze zejść. Popatrzcie, ile Mazak tutaj wrzuca, no nie? Naprawdę, bardzo serdecznie pozdrawiam, bo to wszystko może iść na sell, może iść do maszyny, ale może iść na sprzedać. A Makapaka daje nam Popkata, nice! Ej, Popkaty, to są moje ulubione pety, więc naprawdę ja się giga jaram zawsze, jak je dostaję. Bardzo dziękuję i bardzo pozdrawiam Makapaka. Mazak ciśnie, słuchajcie, dalej, popatrzcie, ej, dobra, zrobimy zaraz jajo z tych petów od Mazaka, co? Bo aż głupio to, słuchajcie, sprzedać, jak on daje tyle, no... No, Cloud Kacika jak daje, no to dwa punkty już tutaj widzicie, ekskluzywne, tutaj Cool Kacik, no nie? Dobrze, dobrze! Mazak, dziękuję i naprawdę pozdrawiam, Cool Korgiego też dużo. W ogóle ile on petów tutaj daje, co tu się dzieje? Ej, naprawdę mega, mega dziękuję i robimy zaraz jaja. Fajny Noel daje 1 miliard i więc dziękuję i pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie. Tutaj kolejne rzeczy wlatują. No i Krasnal dorzuca jeszcze 400 milionów, dzięki. Skoczek wrzuca Cloud Kata także znowu dwupunktowego. Tutaj Gąbka Cute dorzuca kolejne punkciki, więc naprawdę fajnie, 400 milionów na przykład od Szwincel. No, Kuba tutaj wrzuca jeszcze jeden punkcik, więc dziękuję. 100 milionów, tutaj słuchajcie, kolejne eventowe peciki, popatrzcie, no nie? Tutaj mamy na przykład, o, Hipomelona i to dwa, nice. Ej, akurat Hipomelony są spoko, bo ja naprawdę dawno ich nie miałem, a to zawsze jest miliard. Zawsze ludzie za to dają miliard, no nie? Naprawdę grubo. Tutaj jeszcze, popatrzcie, jeden punkcik, dwa punkciki od Misterianka. Kapibara. Ej, dzięki Misterianek YouTube za kolejne punkty, bo to naprawdę dobre pety. To naprawdę dobre pety, które mogą dobrze zejść. Mamy jeszcze Quest Ega, więc dzięki Szymon. Mamy tutaj Safari Kata i tutaj popatrzcie, mamy kolejne peciki. Dzięki za 200 milionów. A po odebraniu tego jeszcze Jakub dorzuca Redstone Kata jednopunktowego, więc dziękuję. I Krychu jeszcze Safari Kata, więc dzięki. Ej, to dawajcie zrobimy to jajo, skoro serio mamy tak do... O kurde, ale w ogóle pecik, nie? Sześciopunktowy. Skoro mamy, słuchajcie, tego tak dużo,
to dawajcie walniemy sobie jajo. Patrzcie, to dosłownie już, słuchajcie, mamy 100 punktów, no nie? Za tylko 30 petów. Ja wiem, że one są dobre na sprzedaż, ale kurde, jajo zawsze spoko, co? Ja i tak mam tych petów tak dużo, że mógłbym zrobić bez problemu kolejne jajo i to sprzedać. Natomiast jeżeli chodzi o ekskluzywy, jest tego trochę mniej, ale dawajcie, walimy sobie to jajko, no. Serio, to jest dobry pomysł, żeby co jakiś czas właśnie otworzyć sobie jajuszko czy coś. No oczywiście tutaj Huge nie chce lecieć, ale mamy kulkata. Chyba niestety to jest najgorsze, co mogliśmy dostać, co? Kulkat, słuchajcie, ilu jest punktowy? Chyba jedno punktowy, ale i tak spoko. Dobra, widzowie, kupię to jajo za 14 miliardów, bo to też jest jedno z tych starszych jajek, więc wydaje mi się, że to nie najgorsza była oferta, ale tutaj gość ma też nie najwyższe ceny, więc może bym się z nim dogadał. Ej, dobra, napisałem tutaj ziomalowi, że słuchajcie, mogę wziąć wszystkie, tylko żeby dał 1-2 miliarda. On zaproponował 1-3 i moim zdaniem spoko, to wtedy wyszedłby po prostu punkcik za 650 milionów, no nie? I on ma tutaj zarobasa, a ja mam w dodatku trochę taniej i wszyscy są szczęśliwi, no nie? I chyba tak do końca to o to chodzi, co nie? Więc dobra, on to wystawił, tu jest za 1,6, a tu jakoś, nie wiem, dziwnie, słuchajcie, ale jakby tutaj jest cena 1,3, prawda? Więc chyba to się liczy, a nie to, co jest w tej budce, bo to jest odświeżone, więc dobra. Bierzemy, słuchajcie, bierzemy wszystko tutaj, dawaj, no nie gadaj, że on się teraz traduje. Dobra, biorę, słuchajcie, Emerald Manki i jeszcze hologram Tigera, także oczywiście sobie dziabniemy. Więc dawajcie, bierzemy go sobie tutaj 1,3 miliarda, no i dobra, i mi to pasuje. Dobra, trafiłem znowu na mega potężną trading plazę, więc znowu tutaj wystawiam trochę rzeczy, ale popatrzcie, tu jest jeden problem, że cyborg Capybara tu jest za 186 miliardów, a ja próbuję sprzedać ją za 200 z delikatnym haczykiem, no nie? Tutaj ludzie akurat mają jajka po 14 miliardów, więc jakby dla mnie o tyle spoko, że ja mogę tutaj bez problemu wystawiać po 13,5 i trzeba przyznać, naprawdę te jajka, słuchajcie, schodzą, serio, i na każdym z tych jajek da się bez problemu zarobić, ale na przykład nie rozumiem tego, dlaczego nie chcą te Hellrocki, słuchajcie, schodzić, no popatrzcie, no staram się, wystawiam je, a one nie chcą, no tą Capybarę mogę już wystawić za te 199, niech będzie. Tutaj natomiast mamy, słuchajcie, ekskluzywne jajko 11, które jest za 15 miliardów, więc ja bardzo chętnie, słuchajcie, 15 miliardów za nie dam. Wiecie, trzeba pamiętać, że ja te jajka kupowałem, no, znaczy tak, nie wiem, z wczoraj, przedwczoraj, po chyba 16 czy 18 miliardów, no nie? A dzisiaj w ogóle chyba jedno udało się sprzedać za 20, więc no, one są naprawdę mocne. Ty, no naprawdę, nikt tego nie podbije? To ja mam jajo, słuchajcie, za 15 miliardów, znaczy z jednej strony z czego się cieszyć, a z drugiej strony, nie no, naprawdę to jest dobry deal. No i widzowie, popatrzcie na to, sprzedały nam się dwa jaja, sprzedał nam się, słuchajcie, jeden hipomelon, drugi hipomelon, więc naprawdę robi nam się tutaj porządnie, serio. Mamy bardzo dużo jajek, mamy całkiem sporo kasy i oczywiście możemy wystawiać je w nieskończoność, bo naprawdę, no, 13,5 miliarda sprzedaje jedno, a kupuje je na przykład po 12.